Polkowskim. Wszystko tutaj weszło. Tu jest jakaś kontrola jakości, tak jak tutaj już było wspomniane. To jest praca dwojga redaktorów oprócz tutaj obecnego. Jest jeszcze doktorantka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To jest Izabela Piskorska-Dobrzeniecka, więc tutaj jakaś ręka kobieca i filologiczna jeszcze nad tym czuwała, żeby to było dopracowane estetycznie. Ja sobie tak myślę pod kątem już bardzo praktycznym, czy nie byłoby dobrze, gdyby się to wznawiało, pomyśleć jeszcze o różnych indeksach. Czasami w pośpiechu, jak na przykład pisze się jakąś analizę jednego utworu, chciałoby się znaleźć, na której stronie jest coś o danym utworze. I to jest mniej problematyczne. Natomiast być może pokusiłibyśmy się kiedyś o oczekiwania dalej idące, mianowicie czy nie pomyśleć o indeksie pojęć, ale ja się tego osobiście bardzo boję, bo wtedy narzucałoby się pewną sieć pojęciową, przez którą czytałoby się Polkowskiego. Takie indeksy pojęć, one są teoretycznie ułatwieniem czytelnikowi poszukiwań, ale to jest też chyba i ukierunkowanie odbioru, więc tutaj by już ten czytelnik był nieco ubezwłasnowolniony, by zacytować klasyka nowej fali. Natomiast indeks utworów chyba to by było do zrobienia w jakimś wydaniu poszerzonym czy we wznowieniu. Nie, no ja liczę po prostu na to, że za powiedzmy 2 lata będzie już wystarczająco dużo dodatkowego materiału, aby wyszedł kolejny tom. Dlatego, że chciałem zwrócić uwagę na to, że zainteresowanie Polkowskim jest coraz większe. Między innymi dlatego, że chciałem... A propos lenistwa. Oczywiście, proszę Państwa, kiedy powstawały takie antologie jak Poznawanie Herberta, Poznawanie Miłosza, jak pojawiło się Poznawanie Miłosza, to ja bardzo przepraszam, ale ten pierwszy tom, a potem i drugi, to było praktycznie rzecz biorąc niemal wszystko, co można było w języku polskim o Miłoszu przeczytać. W związku z czym to było niezwykle praktyczne i ważne. No, dzisiaj na temat Miłosza jest spora biblioteka, prawda? To jest inna sprawa. Kiedy pojawiały się te najpierw pierwszy, a potem bardzo szybko drugi tom Poznawanie Herberta, no to, proszę Państwa, to też to było zebranie tego, co po prostu było. Ale wszystkiego na pewno. No nie, na pewno nie wszystkiego. Niemniej jednak to był bardzo obszerny wybór. I dopiero tak, bo poza tymi 2 tomami to był jeszcze Kaliszewski, a potem pojawił się tom, zresztą wydany najpierw w Anglii, znaczy Barańczaka, uciekinier z Utopii. No i mieliśmy jeszcze potem, no kilka książek się pojawiło, Franaszka i tak dalej, potem poszło. Znaczy, moja książka się pojawiła, a potem, tak, ale to jest 2004 rok. To jest 2004 rok, to jest 6 lat po śmierci. Bo Esajer chyba Piotr Siemaszko pisał. Tak, i pojawiły się właśnie takie książki jak pana Siemaszki, które, nie wiem, też trzeba pamiętać, że troszeczkę coś innego się dzieje w literaturoznawstwie, jeżeli książka wychodzi w Warszawie lub w Krakowie, czy w każdym razie w jakimś dużym ośrodku, a troszkę coś innego jest, jeżeli się pojawia książka gdzieś w mniejszym ośrodku. Ja już nie mówię o nakładach, o wysokości nakładów, prawda? Dopiero kiedy powstała Biblioteka Pana Cogito, no i chciałem zwrócić uwagę, że poniżej 500 egzemplarzy to się te książki nie ukazują, a pierwsze to nawet miały po 1000 egzemplarzy. Tylko chodzi mi o to, że analogicznie wyobrażam sobie sytuację literaturoznawczą dotyczącą Polkowskiego, że pojawią się teraz jakieś ważne publikacje, sam wiem o 2 lub 3, no i że to się będzie rozwijało. W tej książce, tu w mojej epoce już wymieram,
to chcę powiedzieć tak, oczywiście większość rzeczy to są po prostu recenzje, ale już ostatni dział to są już rzeczy literaturoznawcze, historyczno-literackie. To są interpretacje, to są próby omówienia jakichś motywów. To już nie są omówienia kolejnych tomów, czy kolejnych książek, bo przecież jeszcze pamiętajmy o tym, że Polkowski jest autorem prozy, znaczy jak do dzisiaj jednej powieści, Ślady krwi. Też jest kilka recenzji z tej książki, z tej pozycji. Więc ja myślę, że to jest jakby dopiero początek, bo na przykład na warsztatach herbertowskich rok temu, już ponad rok temu, były pierwsze trzy referaty poświęcone Polkowskiemu. W tym roku na warsztatach mam nadzieję, że też będzie przynajmniej tyle samo albo więcej. Także ja tutaj patrzę z optymizmem. Czy jest jakieś pytanie, czy ja mogę? Czy... Proszę, tak? I znów banalne pytanie, ale właściwie w jakich momentach Bóg się waha? Dlaczego? I dlaczego akurat Gorzka Godzina stała się tym, no, tym takim właściwie no, tytularnym i podsumowującym te dwa zbiory tomem? Bo to są banalne pytania, ale myślę, że dla czytelników, dla odbiorców tych dwóch tomów ważne. Dlaczego akurat to... A, to wygląda na to, że to jest pytanie do mnie. Proszę Państwa, Gorzka Godzina, Jan nie lubi tego określenia, to są senilne wiersze. Kto by to lubił? Trzeba się pogodzić ze swoją sytuacją, tak bym to grzecznie powiedział, żeby się nie ośmieszać. Tak, to no inne są wiersze młodych poetów. Inne są wiersze młodych poetów, kiedy się już mocno po 60. 10 stycznia Polkowski skończył 65 lat. Więc już dojrzałem człowiekiem jego ogląd świata już jest oglądem świata człowieka, który sporo widzi. I to jest dla mnie osobiście pierwsza taka bliskość tej poezji. Chociaż oczywiście wszystkie te tomy jakoś no, korespondują z moją osobistą biografią, w związku z czym to, powiedziałbym, ciepłe odnoszenie się moje osobiste jest jakby zrozumiałe, także biograficznie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ostatnie tomy, to oczywiście nie dotyczy tylko Gorzkiej Godziny. Ostatnie tomy mają kilka takich wątków, które dla mnie są dosyć istotne, bo to jest bardzo taki poważny i głęboki namysł nad matką i macierzyństwem. Stosunek Polkowskiego do matki jest no, nieprawdopodobny, bo to jest z jednej strony taka ciepłość, takie ciepło, bliskość, ogromne zrozumienie, gigantyczna wdzięczność. Właściwie w żadnym z wierszy o matce nie ma, nie brakuje takiego elementu. Powiem nawet mocniej. Ta wdzięczność jest zawsze na pierwszym miejscu. Zawsze na pierwszym miejscu. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to na przykład postać ojca, która bardziej tutaj przedstawia historię. No, z różnych dosyć oczywistych, powiedziałbym, konkretnych biograficznych powodów. Dlatego, że ojciec jest człowiekiem, który był partyzantem Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, wyzwalał Wilno, następnie został rozbrojony przez Armię Czerwoną, zesłany na Ural, gdzie rąbał las. I tak miał dużo szczęścia, bo mimo że był kompletnie wykończony, to akurat
Na szczęście to było krótkie, bo on by tam zmarł dłużej. Gdyby tam dłużej był, został repatriantem. Tak, a propos prawdy i prawdziwości słów. W wielu wierszach Polkowskiego pojawiają się takie sygnały, które albo wprost jakby objaśnienia dla czytelnika, aby patrzył na prawdę słów, na to, jak do dzisiaj niektóre słowa są zakłamane. Ojciec Polkowskiego jest repatriantem. Co znaczy dosłownie repatriantem? Taki, który powraca do ojczyzny. Ja bardzo przepraszam, ale on z tego Uralu, do jakiej ojczyzny on wracał? Do Bierutowa na Dolnym Śląsku. Prawda? A gdzie się urodził? A urodził się w Pniowie na Wileńszczyźnie, prawda? No, więc to są tego rodzaju rzeczy. I tu postać ojca i postać innych postaci przywoływanych z rodziny na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 200 lat, to jest taki silny węzeł wiążący poetę poprzez rodzinę z historią Polski. Polska jest rzeczą osobistą dla Polkowskiego. Ja nawet w jednej z recenzji pozwoliłem sobie na takie żartobliwe stwierdzenie, że to jest że dla Polkowskiego to jego nazwisko jest nazwiskiem znaczącym. Coś jak z Fredry. Panie doktorze, ja bardzo pana przepraszam, że wchodzę w słowo. Uh-huh. Czy Polkowski wiedział o tym, że Miłosz szydził z języka polskiego? A wiedział, że Miłosz napisał tą książkę po angielsku o polskiej literaturze, wyszydzające? Wie pan, myślę, że czytał chociażby w tłumaczeniu, bo to już zostało przetłumaczone na język polski, przynajmniej na pewno tą polską wersję pewnie czytał. W każdym razie, wie pan, to raczej by trzeba było Polkowskiego zapytać, a nie mnie. To on cytował Miłosza w którymś z wierszy. Taki to już tych późnych. Tak, znaczy, proszę pana, jeśli mówimy o współczesnych poetach polskich, czy o poetach drugiej połowy XX wieku, no to są często pokrętne sytuacje, tak bym to ujął grzecznie. I w wypowiedziach ich można znaleźć bardzo różne rzeczy. Kolega chciał zwrócić uwagę na fakt, że cytował. Proszę pana, nie ma nic dziwnego w tym, że wielki poeta cytuje innego wielkiego poeta. Nie, bo jeżeli się mówi, że jest się Polakiem, patriotą, to chyba nie bierze się Miłosza, ponieważ Miłosz obśmiał polską literaturę i w ogóle, no, mimo tych pięknych wierszy, które czytałem jego, ale większość rzeczy Miłosz robił przeciwko kulturze polskiej. Znaczy, proszę pana, jeśli chodzi o obywatelską postawę Czesława Miłosza, to trudno, żebym ja tu się wypowiadał jako osoba, która chciałaby mu powiedzieć, że był wzorem obywatela. Tak bym to grzecznie ujął. Tak, no ale tu wie pan, jakby mówimy o Polkowskim. Natomiast fascynacja poezją Miłosza może istnieć nawet przy bardzo krytycznej ocenie postawy obywatelskiej. Tak już jest. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę na to, że w tych ostatnich tomach, to nie znaczy, że wcześniej tego nie było, prawda? A że w tych ostatnich tomach Polkowskiego ten wątek kresowy jest niezwykle silny. Ja bardzo namawiam wszystkich do tego, żeby przeczytać wiersz Pniowo, który mnie zachwycił, nie tylko ze względu na siłę tych obrazów, ale i także ze względu na to, że ten wiersz mówi o tym, że nawet popioły spalonego dworu mogą być medium, które przenosi pewne wartości, pewną tajemnicę miejsca nam dzisiaj, bo tak o tym
tak o tym wierszu by trzeba było powiedzieć? Pan chce przeczytać. To może Pniowo. Pniowo. Drzewa w tym miejscu na ziemi rosną od czasu, gdy zniknął z niego dom. Nisko pochylony, zapadły w opiekuńczy piach, przyszyty starymi jaworami do zachłannej szarości nieba. Jak umarłeś? Opustoszały wśród odwróconych obłoków, gdy niski wiatr wygładzał rytm 13-zgłoskowca i dudnił losu ciężki konwój z Natłaby przez Witebsk do Moskwy lub przez Psków, Wilno, Warszawę wzdłuż ciepłej równiny ku zasobnym spiżarniom paryskich filozofów. Kobiety śniące w twoich sypialniach osłaniały w sobie piąstki światła, bo czuły zbliżający się zwyczajny dla tych okolic przemarsz dziecięcych duchów i pajacyków, dosiadających koni na biegunach, z bagnetem u skroni kroplą krwi, zaschniętą na pisklęcych skrzydłach. Jakże niedawno rozbite na twoim miejscu obozowisko klonów i brzus, zaplątane w pył planet, w ckliwe nawoływanie przekwitających traw, na flagach gałęzi intensywne żółcie, podbarwione resztkami ginącej zieleni, inkrustowane bandażem czerni i purpury. Pozwólcie, że przyklęknę w cieniu waszego ognia, na starym zdjęciu otwarte okiennice i kojący śnieg w starym języku dom mówi o mnie, który mam się dopiero urodzić. Słucham o tym, co dzisiaj może narodzić się we mnie. Popiół i obietnica karmią drzewa, sieją nasz byt podniebny. Bardzo dziękuję, bo tutaj ten wiersz też pozwala wrócić do pytania pani Pauliny Subocz, autorki tekstu, w którym na to pytanie, kiedy Bóg się waha, odpowiada, wydaje mi się, bardzo oryginalnie. Mnie się to tak kojarzyło z Herbertowskim, najpiękniejsza jest Nika, kiedy się waha. W ogóle bym też tych wierszy z Gorzkiej Godziny nie widziała jako starczych, bo przecież ci nasi starcy to są 90-latkowie, to jest Miłosz, Herbert. I tutaj no to raczej jest zapis jakiejś rozpaczy czy depresji ta Gorzka Godzina, czegoś, no, nie wiem, przejściowego, ale to nie jest przy dzisiejszym stylu życia, no to te 60 parę lat, to nie jest wiek starczy. Także po prostu mi się najmniej w głowie. Natomiast to pytanie, kiedy się Bóg waha? Ja bym myślała, że to jest takie właśnie pytanie ontologiczne czy metateologiczne. Czy Bóg istnieje? Czy Bóg się wycofał z tego świata? Natomiast pani tutaj miała ten pomysł interpretacyjny, który jest chyba najlepiej osadzony w realiach tych wierszy, właśnie w kontekście macierzyństwa, motywu macierzyństwa. Może o tym słówko. Ja tylko jedno słowo, bo myślę, że taki z retorycznego rozpędu pani wtrąciła jeszcze, czy Bóg istnieje. Tak. Nie ma takiego pytania u Polkowskiego. Nie ma takiego pytania u Polkowskiego. Bóg istnieje tam, nawet w więzieniu, nawet wszędzie. Nie, proszę Państwa. To jest cecha charakterystyczna tej poezji, będę twardo się przy tym upierał. Nawet jeśli o Bogu nie ma ani słowa w tym wierszu, to Bóg istnieje. W Gorzkiej Godzinie też? W Gorzkiej Godzinie też. To ja zrobiłam taki mały prześwit w takim razie w tej kategorycznej ocenie. Jeśli jest wahanie, to właśnie ontologiczne, ale może o istnienie samego siebie, zwłaszcza w cieniu, gdzie tak naprawdę zadaję tam pytanie, jestem? I to jest ujęte w nawias i jakby to jest porzucone przerzutniowo, więc jakby samo istnienie może, to może by było poddawane w takim razie pod wątpliwość, nie istnienie Boga, ale może to, jak my istniejemy i czy w ogóle istniejemy w danej przestrzeni, bo przecież u Jana Polkowskiego te przestrzenie się jakoś tak ze sobą mieszają, jest ten dyskurs przecież pamięciowy, który
który powoduje, że mamy takie zaburzenie czasoprzestrzenne często, więc on jakby może to zawahanie byłoby w takim razie ontologiczne, ale nie odniesione do Boga, tylko do samego siebie. To jest tylko taka hipoteza interpretacyjna. A pani jest taka pewna, jak pani istnieje? No właśnie nie, więc jakby dlatego mówię o tym wentylu, że to zawahanie bym tu usadowiła gdzieś. Wracając do tej kwestii zawahania w wierszu, który interpretowałam swego czasu, ja cytowałam na początku ten utwór, bo to był taki posiłkowy tekst. To był taki tekst z elementami ekfrastycznymi odnoszącymi się do obrazu, który jest na okładce tomu, jednego i drugiego, czyli do czytającej list Vermeera. Jak wiemy, czytająca list jest brzemienna i jakby samo zawahanie, czy istnieje, jak istnieje i ten moment zawahania to jest moment przed zaistnieniem dziecka, tak? Czyli to jest moment, czy to dziecko się narodzi w ogóle, prawda? Czy to jest ten moment stawania się przed nadejściem, przed zaistnieniem na świecie. Nie chcę streszczać całego utworu, natomiast interpretacji, natomiast chciałabym Państwu przeczytać tekst, który by może podsumował naszą refleksję o wahaniu. Wątroba przybita do Uralu, do Berlina przykute stopy. Przez moje rozwleczone wnętrzności przypływa Wisła, jak zatruta cyklonem tatarska strzała. Jestem ślepy i z grupą naćpanych jagiellonów żebrzę na parkingu pod supermarket. Na czele Władek Litwin z kudłatą mową. Na plastikowym sercu ma wytatuowane dwa miecze. I hasło cyrylicą o wielkiej ojczyźnie. Jestem niemy, ale krzyczę z radości, bo odzyskaliśmy śmietnik. Wieczorami czatujemy przy nim na Bogu Rodzice. Podjeżdża wypasioną bryką pełną piwa. Skrzydła pola kierowała na czerwono. A gdy ją koronujemy, na królową imprezy stawia i można u niej usunąć, chronić niepodległość swojego brzucha. Łatwo zostać Bogiem, gdy noce są ciepłe i hojne. Wróg śpi w Holiday Inn. Życie nie ma granic, a ja jestem królem wyprzedaży. Lekko jest żyć, gdy Bóg się waha, czy świat ma istnieć, czy nic. Ale to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, bo to jest jeden z wyjątków. Mówiliśmy o tym, że jakby dykcją, która najczęściej się pojawia w tych wierszach, jest wysoki język. Tutaj mamy próbę niskiego języka. Tu jest szyderstwo, które jest jednak... No wiersz jest satyryczny, prawda? A to jest wiersz, który mówi o skudłaceniu. Taka groteska, prawda? Tak, może nie, ale jakże bolesne. Jakże... Popatrzcie Państwo, wiersz, który ja przeczytałem paręnaście minut temu, który jest napisany w więzieniu, prawda? Mamy inną sytuację. Mamy bardzo szczegółowy opis, bardzo, powiedziałbym, realistyczny, naturalistyczny opis tego, co widać z okna więziennego i przeniesienie tej bądź co bądź obrzydliwej i prymitywnej, prymitywnego obrazu w wysoki język, bo proszę bardzo, ten mur więzienny, to, co jest zamknięte, prawda, ten podwórzec więzienny, to jest korona dla orła. Notabene ten orzeł już jest szary, a nie biały, prawda? Zwróćcie uwagę Państwo na to. Mamy coś bardzo pospolitego i obrzydliwego, czy nawet wulgarnego i obrzydliwego, co jest podniesione wzwyż. Tu mamy dokładnie odwrotną sytuację. Jagiełło to jest Władek Litwin, prawda, z emblematami, powiedziałbym, no, plastikowego patriotyzmu, tak? No bo tak to można tylko, prawda, nazwać. I tak dalej, i tak dalej. Nawet Bogu Rodzica, prawda, przyjeżdża wypasioną bryką, stawia piwo i...